dniu dzisiejszym miało miejsce przekazanie i podpisanie umów dotyczących realizacji programu czy też projektu pod nazwą Bezpieczna Małopolska, przekazanie środków finansowych pochodzących z budżetu województwa małopolskiego. I w tym miejscu przede wszystkim bardzo serdecznie chciałem podziękować na ręce całego zarządu województwa małopolskiego za przyznane środki finansowe, za przyznaną dotację. Dotacja zostanie przekazana na zakup bojowego sprzętu strażackiego dla druhów ochotników z naszej jednostki, z jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Grybowie. Między innymi właśnie program pod nazwą Bezpieczna Małopolska przeznaczony jest tylko i wyłącznie dla jednostek ochotniczych straży pożarnych, jak również przeznaczony na remonty remis strażackich, budynków strażackich. I no, nasze miasto dzisiaj właśnie w dniu dzisiejszym otrzymało dofinansowanie na zakup sprzętu, który zostanie przeznaczony dla strażaków ochotników z naszej jednostki. W tym miejscu na pewno warto podkreślić działalność naszej jednostki. No, tutaj pragnę również serdecznie w dniu dzisiejszym podziękować strażakom ochotnikom z naszej jednostki za doskonałą pracę, za to, że my mieszkańcy przede wszystkim czujemy się bezpieczni na terenie naszego miasta, na terenie całej ziemi grybowskiej i za to im serdecznie przede wszystkim dziękuję, a wyrazem tego podziękowania jest również nasza praca, nasze starania, starania samorządu właśnie w tym kierunku, aby te środki pozyskiwać i przede wszystkim, abyśmy mogli te nasze jednostki doposażać. Nie ukrywam, że właśnie o takie środki na pewno warto walczyć i na pewno będziemy przy każdej okazji, jeżeli będzie taka możliwość, będziemy pozyskiwać te środki, bo druhowie na pewno na to zasługują i na pewno jest to wielkie podziękowanie w imieniu przede wszystkim całego samorządu, jak również i całej społeczności miasta Grybowa i jego mieszkańców. Jeszcze raz serdecznie dziękuję im za pracę, no i życzę dalszych sukcesów w ich codziennej działalności. Małopolska uważa, samorząd województwa małopolskiego, że bezpieczeństwo mieszkańców Małopolan jest najważniejsze. Dlatego od 2009 roku samorząd województwa małopolskiego ze swojego budżetu wydatkował środki na dwa tak naprawdę programy. Od 2009 roku na małopolskie remizy, a od 2015 roku na bezpieczną Małopolskę. W ramach małopolskich remiz tak naprawdę odbywają się prace i w samych strażnicach, ale również wokół ochotniczych straży pożarnych i są to wydatki, które są kwalifikowane jako wydatki remontowo-budowlane. Natomiast jeżeli chodzi o bezpieczną Małopolskę, to jest to program, który tak naprawdę jest dedykowany druhom ochotniczym spoza krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego i tak naprawdę jest nakierowane na podniesienie jakości bojowej, czyli na zakup sprzętu, na zakup umundurowania, a w tym roku wyjątkowo, pilotażowo samorząd województwa uruchomił program na zakup samochodów, dofinansowanie do zakupu samochodów. Zainteresowanie było bardzo duże, dlatego wnioskujemy, że jest to program jak najbardziej trafiony. Zresztą od 2009 roku mamy wiele sygnałów, które potwierdzają, że te środki są środkami dobrze wydatkowanymi i naprawdę potrzebnymi i dla samorządów lokalnych, ale również dla druhów ochotników, dla których tego typu programy są niejako wynagrodzeniem czy też podziękowaniem za ich pracę, za ich misję. No dzisiaj były dwa programy, w których gminy miały okazję skorzystać. To jest program Bezpieczna Małopolska i Małopolskie Remizy. Z programu Bezpieczna Małopolska dofinansujemy wyposażenie ochotniczych straży pożarnych, kaski, omundurowanie, różne rzeczy, które są potrzebne w bieżącej pracy strażaka. Natomiast program Małopolskie Remizy dofinansujemy bezpośrednio same, jak ta sama nazwa wskazuje, remizy. Tych pieniędzy dzisiaj rozdysponowaliśmy, tak już oficjalnie rozdając, to około 3,5 miliona. Jest to bardzo duży zastrzyk pieniędzy dla tych jednostek, które nie są w krajowym systemie ratownictwa pożarniczego. Jestem przekonany, że to jest strzał w dziesiątkę. My od 2009 roku realizujemy program Małopolskie Remizy, Bezpieczna Małopolska od 2015. I widać, że te potrzeby są cały czas. Praktycznie wszystkie gminy w Małopolsce już skorzystały z tych programów, ale ile byśmy tych środków nie włożyli, to zawsze są potrzeby. Mamy nadzieję oczywiście, że to wszystko będzie dla celów szkoleniowych, dla celów reprezentacyjnych, jakichkolwiek innych, a jak najrzadziej dla tych celów, które bolą, czyli powodzie, pożary, czyli różne klęski żywiołowe. Ale niestety kilkanaście dni temu przecież już widzieliśmy pracę strażaków, ochotników przy okazji podtopień i powodzi w Małopolsce, więc to są pieniądze w inwestycje i w bezpieczeństwo wszystkich Małopolan.